W tej chwili decyduje się, którędy pojadą pociągi z Berlina do Wrocławia, między innymi w związku z Europejską Stolicą Kultury we Wrocławiu w 2016 roku. My mówimy tak. Magistrala Odrzańska jest rewitalizowana, będzie się jeździć 120 na godzinę, będą znacznie przyspieszone czasy przyjazdu, nie ma lepszego przebiegu niż przez Zieloną Górę. Miasto akademickie, wojewódzkie, największe pomiędzy Wrocławiem a Berlinem. Argumentujemy również w ten sposób, że przejazdy przez Zieloną Górę to jest także dobra obsługa Zagłębia Miedziowego, które dla Dolnego Śląska jest bardzo ważną aglomeracją.